Panie z syndromem policystycznych jajników są taką szczególną grupą pacjentek. Niestety jest ich bardzo dużo. Wymienia się to jako główną przyczynę problemów z zajściem w ciążę po stronie kobiety. Natomiast są też szczególną grupą pacjentek, dlatego że najwięcej dietetyk może im pomóc. Takie ogólnoeuropejskie, światowe zalecenia dla właśnie pań z policystycznymi jajnikami to w pierwszym kroku edukacja żywieniowa, redukcja masy ciała. Tak? Tutaj rzeczywiście ta dieta będzie miała istotne znaczenie. Bardzo ważne jest ustalenie, czy przy policystycznych jajnikach też mamy do czynienia z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, czyli na przykład insulinoopornością, dlatego że bardzo często te dwa syndromy ze sobą współgrają, współistnieją, chociaż niekoniecznie. Jeżeli mamy policystyczne jajniki i jeżeli mamy insulinooporność, to naprawdę pierwsze kroki powinny takie panie skierować do dietetyka. Dobrze prowadzoną dietą z obniżoną ilością węglowodanów, ze zwracaniem uwagi na indeks glikemiczny, możemy bardzo ładnie zredukować masę ciała. Plus do tego, tak jak wspomniałam, też elementy właśnie tej diety płodnościowej będą dla tych pań bardzo korzystne. Wszystko, co reguluje cykl, no, dla pań z policystycznymi jajnikami, będzie bardzo przydatne, czyli wprowadzamy pełnotłusty nabiał, ograniczamy do zera, eliminujemy spożycia cukrów prostych, słodkich napoi. Przechodzimy raczej na taką dietę półwegetariańską, czyli staramy się unikać czerwonego mięsa, na to miejsce wprowadzamy nasiona roślin strączkowych, również orzechy, migdały, zwłaszcza orzechy włoskie, dodane do diety też mogą wspomagać regulację hormonów, co za tym idzie regulację cyklu i żeby te cykle były owulacyjne przede wszystkim.